Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was po takiej dłuższej przerwie, której totalnie nie planowałam. Po prostu tak się życie potoczyło, że ta przerwa sama z siebie wynikła. Na początku miałam gdzieś tam jakieś tygodniowe opóźnienie w nagrywaniu, później stwierdziłam, że brakuje mi tego czasu, żeby poświęcać go bardziej na rodzinę niż na nagrywanie, na montowanie. I tak wyszło, że chyba od półtora miesiąca na moim kanale nic się nie pojawiło. Myślę, że część z Was na pewno to zrozumie, bo wiecie, że mówiłam o różnych problemach, które się pojawiły, ale na pewno też część widzów gdzieś tam czuje takie rozczarowanie, że te filmy się nie pojawiają. Może tu jest jakby w stosunku do Was trochę nie fair, że nic Wam nie powiedziałam i te filmy się nie pojawiły. Ale dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem, gdzie wydaje mi się, że się odważyłam, żeby Wam po prostu powiedzieć szczerze, co się u mnie w życiu w przeciągu ostatniego roku tak naprawdę wydarzyło. Jeszcze nie wiem nawet, jak ten film dokładnie nazwie. Te osoby, które chcą wiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło, to żeby zobaczyły ten film i żeby zrozumiały, dlaczego ja Wam wiele razy mówiłam o tym, że moja ciąża nie była idealna, że jak opowiadałam Wam o moim porodzie, to że wszystko fajnie przebiegło, ale że potem po porodzie wydarzyło się coś, na co jeszcze byłam wtedy nie gotowa, żeby o tym mówić. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o jakby... Nie chcę tutaj płakać, tak? Ale Jezus... Ale chciałam Wam po prostu powiedzieć o... jakby to ująć, bo to można na różne sposoby powiedzieć. Mój dzidziuś, którego urodziłam, już w trakcie ciąży dowiedziałam się, że coś tam jest nie tak podczas tej ciąży, że jakieś takie wychodzą niektóre parametry nie za dobrze. I dlatego Wam mówiłam, kiedy opowiadałam Wam o ciąży, że miałam robioną amniopunkcję, ponieważ no było podejrzenie, że jest jakaś wada genetyczna, ale ta amniopunkcja całkowicie wykluczyła wady genetyczne i to była jedyna chyba bardzo dobra wiadomość podczas tej ciąży, bo wiedziałam, że moje dziecko nie ma wad genetycznych, ale wiedziałam, że jest wada serca. Na początku widziałam, że coś, jakieś złe są przepływy w tym sercu. Później było podejrzenie jednej wady, że jest jakiś ubytek. Później było powiedziane, że to jest jakaś tam większa wada, którą będzie trzeba operować. A jak już było coraz bliżej porodu, to dowiedziałam się, że to jest złożona wada. Że to nie jest jedna rzecz, którą się zoperuje i jest ok, tylko że tutaj jest kilka operacji przed nami. I jak urodziłam dziecko... Ale jak urodziłam dziecko, to rodziłam go naturalnie i też Wam mówiłam o tym, że ze względów medycznych była zalecana cesarka, żeby się dziecko nie męczyło, żeby to serduszko po prostu... Nic się z serduszkiem złego nie stało. Natomiast było powiedziane, że jeżeli będą idealne warunki porodu, jeżeli ja szybko urodzę, to będę mogła rodzić naturalnie. Ale no szłam do tego szpitala z nastawieniem, że będzie cesarka, ale ostatecznie powiedziano mi, że mam super warunki, żeby rodzić naturalnie. Więc urodziłam dziecko naturalnie i miałam go, porównując pierwszy poród, drugi poród, to przy pierwszym porodzie od razu dostałam dziecko i cały czas go miałam przy sobie i już non-stop był ze mną. A tutaj przy drugim porodzie dostałam go i miałam go może 2 sekundy. Miałam się nie rozkleić. Próbuję się nie rozkleić bardziej, ale po prostu te emocje wychodzą. Już jak normalnie o tym opowiadam komuś, no to już nie płaczę, ale tutaj zaczęłam sobie to przypominać, bo gdzieś tam próbowałam to potem w trakcie kolejnych miesięcy życia wypchnąć i cieszyć się tym, że jakby wszystko jest ok. Ale po prostu no miałam dziecko parę sekund i zostało mi zabrane, bo ja widziałam, że ja go w ogóle mogę praktycznie nie dostać.
ale zostały zabrane, żeby podłączyć tlen. On oddychał sam, natomiast po prostu to było takie zabezpieczenie, żeby nie doszło do jakiegoś niedotlenienia. I dziecko zostało no, zabrane do szpitala tam na jakby dalszą diagnostykę, obserwowanie, co się dzieje. Wstępnie wiedziałam, że w przeciągu pierwszych dób życia, nie wiem, pierwsza, druga, trzecia doba życia, że będzie operacja serca. Natomiast ostatecznie ta operacja gdzieś tam po tygodniu była, mniej więcej około drugiego tygodnia życia. I to był bardzo trudny moment, ale to jest silny chłopak, pozbierał się i tak naprawdę po ponad miesiącu od narodzin byliśmy już w domu. Naprawdę jak się patrzy na niego, przecudowne, szczęśliwe, wygląda jak zdrowe dziecko, ma bliznę po operacji. Ta blizna już super wygląda, już naprawdę rewelacja, ale będą kolejne operacje i jesteśmy przed kolejną właśnie operacją. I powiem Wam, tyle ile mnie to wszystko nauczyło, to ja już jestem tak silna. Po prostu ja przez pierwsze jakby tygodnie jego życia, to ta więź była między nami bardzo słaba, bo ja go nawet na rękach nie miałam. Ja gdzieś tam, no nie wiem, po 3 tygodniach pierwszy raz go dostałam na ręce. Później byłam z nim troszeczkę w szpitalu. I to były bardzo trudne dla mnie momenty, bo to była rozłąka tutaj z domem, z drugim synem. Bardzo, bardzo ciężko to przechodziłam. Więcej płakałam za starszym synem niż martwiąc się o młodszego, bo wiedziałam, że młodszy już ma stan stabilny i wszystko jakby jest ok, tylko po prostu musi się bardziej ustabilizować, żebyśmy z tego szpitala wyszli. Więc strasznie były to trudne momenty. Ale teraz, tak jak mówię Wam, no jesteśmy w domu. Nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji nagłej, że dziecko zaczęło na przykład sinieć i coś tam się złego działo, że trzeba było jechać nagle do szpitala albo wzywać po prostu pogotowie. Więc tutaj jakby, no naprawdę jest normalnie wręcz, ale wiemy, że aż jakby nie chce się wierzyć, że kolejna operacja jest potrzebna, no ale widząc opis tych nieprawidłowości w serduszku, to wiem, że ta operacja musi być. Nie wiem, czy wiecie co, bo jakby ten film, on już trwa prawie 10 minut i nie chcę tutaj za dużo jakby opowiadać, bo to może być nudne. Natomiast może zrobię taki film, gdzie osobno opowiem o jakichś tam rokowaniach. Nagrywam ten film dlatego, bo no raz, chcę być z Wami. No nie musiałabym o tym mówić, ale nie da się. No jak ja jestem szczerą osobą i nagrywam do Was, to nie da się ciągle mieć uśmiechu przyklejonego do twarzy i udawać, że nic się nie działo. Chcę być z Wami szczera i ktoś w komentarzach właśnie napisał o tym, że nie wiedząc, co się dzieje u mnie, że ktoś właśnie rodził, jakaś dziewczyna napisała, że rodziła dziecko z wadą serca i zostało zabrane, miało operację. I tak sobie pomyślałam, tych przypadków naprawdę jest troszeczkę na tym świecie i jestem w stanie dużo jakby pomóc innym mamom. Dlatego na pewno nagram osobny film, który tytułem będzie jak sobie poradziłam z wadą serca na przykład mojego dziecka. Ciąża była dla mnie bardzo trudna, ponieważ ja ciągle zadawałam sobie pytanie, czemu mi się to przytrafiło, tak? Ja zawsze uważałam, jak widziałam, że ktoś ma chore dziecko, to no, zawsze patrzyłam tak jakby z przykrością, że komuś coś się takiego przydarzyło, ale byłam pewna, że mi się nic takiego w życiu nie przydarzy. A widzicie, to jest loteria. Lekarze mówią, żebym się nie obwiniała, bo tutaj po prostu mam się nie biczować, bo nie miałam na to wpływu, że dziecko ma wadę serca. Chociaż ja uważam, że faktycznie ten początek ciąży, pierwsze, powiedzmy od 4 do 8 tygodnia ciąży, ja bardzo przechorowałam ten jeden miesiąc. Jakby nie jakoś strasznie, ale no, takie ciągłe, niekończące się przeziębienie, katar, kaszel. Więc gdzieś tam uważam, że ten organizm po prostu był troszeczkę osłabiony, ale no, nie powinnam tak mówić, bo to jest loteria. W pierwszej ciąży też był moment, że ja na początku byłam chora, a dziecko jest całkowicie zdrowe.
Więc naprawdę no nie ma się co obwiniać i dlatego jestem pod opieką psychologów. Teraz ostatnio już trochę mniej, bo już fajnie sobie radzę. Bardzo dużo mi psycholodzy pomogli. Dlatego siedzę tutaj przed Wami w sukience, bo troszczę się o siebie, dbam o siebie, choć wiele razy na przykład jakość mojego snu jest tragiczna, ale staram się robić wszystko jakby bardziej może w tej chwili dla głowy. Bardzo dbam o to takie pozytywne myślenie. No i myślę pozytywnie, ja wierzę, że będzie wszystko dobrze, że my normalnie będziemy funkcjonować, tylko musimy jeszcze ten okres taki operacyjny przejść. No i tak jak Wam mówiłam, za niedługo, gdzieś za miesiąc mamy operację serca. Cieszę się, że do Was wróciłam i że to nagrałam, bo po prostu przerwa wyszła spontanicznie i na tyle długa, że poczułam, że muszę Wam to w końcu powiedzieć. Myślę, że pod tym filmem, bo wiem, że mam cudownych widzów, dostanę od Was może wsparcia, więc od razu Wam za to dziękuję. I ja chciałam po prostu tym filmem nieść wsparcie też dla innych dziewczyn, które na przykład są w ciąży i mają jakieś tam niezbyt fajne wyniki. No ja nie ukrywam, że moja ciąża praktycznie w całości była przepłakana. Nie cieszyłam się tą ciążą tak jak pierwszą. Normalnie sobie zawsze funkcjonowałam, ale kiedy szłam na wizytę, to taki spadek formy, humoru, że mi się po prostu odechciewało wszystkiego. I żałuję, że na tamtym etapie nikt z lekarzy mi nie zasugerował, żebym skorzystała z jakiejś pomocy psychologa. Mimo, że to może było dla mnie oczywiste, że ktoś powinien mi tutaj pomóc, ale nikt mi nie dał tego impulsu, żebym poszła, tak, na taką rozmowę. Także jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, że właśnie coś jest nie tak, no to ja od razu sugeruję pomoc psychologa, bo to jest bardzo, bardzo duża korzyść dla głowy, tak, żeby to sobie poukładać i nie wybiegać za bardzo w przyszłość, bo ja już zaczęłam wybiegać gdzieś daleko, daleko, a trzeba myśleć o tym, co w najbliższym czasie się wydarzy, a nie gdzieś tam daleko myśleć, bo my często to, o czym myślimy, tak jakoś lękowo, to się praktycznie nigdy nie wydarza. Powiem Wam, jestem teraz silną babką, jestem tak silna, że naprawdę mam w sobie taki dużo odwagi życiowej, że dużo takich poważnych decyzji byłabym w stanie podjąć, nie bojąc się życia, tak? Dobra, kochani. Kolejny film to będzie... Chciałam Wam garderobę moją pokazać, więc będzie coś fajnego, później jakieś vlogi, później jakiś tam haul może się pojawi, więc wracam do życia na YouTube. I mam nadzieję, że teraz część z Was, która po prostu gdzieś tam miała takie emocje, że dlaczego Was zostawiłam, to już dobrze wiecie, że jest bardzo poważnie. Nie jest to jeden, jedyny problem w życiu, jaki mam, bo też są jakieś inne jeszcze przykrości, ale radzę sobie. Trzymajcie się, do zobaczenia, buziaczki. Pa!